Fatalny początek, ale potem zaczęło to już jakoś wyglądać. Na Krakowie grała z Beniaminkiem, każdy oczekiwał zwycięstwa i, no i teraz widzimy, że rzeczywiście strata punktów w Łęcznej to było coś bardzo niedobrego, bo ta Łęczna to jest zespół do spadku. No i to się położyło cieniem na kolejne występy. Bo może będzie tak, że prezes Filipiak powie, musimy go mieć, kasa nie gra roli, warto by było? Liczę cały czas na Otara Kakabadze, bo on ten początek miał, tak jak cała Krakowia, bardzo, bardzo słaby i już się wydawało, że to znów, niektórzy już go wrócili do tego grona i ogródka zawodników niewypałów transferowych Michała Probierza, ale i w tym starciu pucharowym w Łodzi i właśnie szczególnie w ostatnim meczu ze Stalą Mielec pokazał, że szczególnie jeśli chodzi o tą grę do przodu, może być, wydaje mi się, nawet może być pewnym progresem w stosunku do tego, do czego nas przyzwyczaił Kolner Rupa. Nie wiem, dlaczego tak jest, że trener Probierz daje szansę tym wielu chłopakom, tylko że daje krótkotrwałą szansę. To znaczy dwa, trzy występy i zawodnik jest odstawiony. Nie wiem na czym to polega, bo wiadomo, że młodzież musi dostać ten kredyt zaufania. On coś musi zawalić. On musi się parę razy sparzyć, żeby rzeczywiście była z niego pociecha. I właśnie szkoda mi Patryka Załuchy, który zaczął sezon, miał kilka fajnych meczów, no i nagle został odstawiony na boczny tor. No Siplak w ogóle jest dosyć w tej chwili ciekawym eksperymentem, bo okazuje się, że jest najlepiej dośrodkowującym chyba piłkarzem. Ja się tak trochę się pół żartem, pół serio wypowiadałem, że potrafi w tej chwili już tak doskonale dośrodkować, że przeciwnicy sami sobie strzelają bramkę po jego dośrodkowaniach. No, tak.